Witamy wszystkich serdecznie, mamy i dobrze mnie porabowali. 44. Góralski Karnawał Bukowiny Tatrzańskiej. Dzień drugi, dzień już konkursowy drugi. I tak, żeby za długo nie przeciągać, zacytujemy sprawy konkretnie, a resztę będziemy dopowiadać wieczorem. Nasi kochani, zacznijmy konkurs grup kolędniczych, a jako ze konkurs to moment jest szanowne jury, które tutaj kolędników będzie oceniać. Mamy nadzieję, że pomożecie nam ich przywitać. W jury zasiada pani magister Aleksandra Bogucka, etnomuzykolog. Witajcie pani Oli. Pan doktor Artur Czesak, językoznawca. Witamy. Pan magister Benedykt Kafel, etnograf. Witamy, panie Benedykcie. Witamy serdecznie z Kołodzieży i panią magister Dorotę Majorczyk, etnologa. I jest z nami pan doktor habilitowany Stanisław Węglarz, antropolog kulturowy. Witajcie, panie Stanisławie. No i witamy też serdecznie naszego dyrektora Włogowiańskiego Centrum Kultury, Bartłomieja Kozorka. Tak jest. Niego i dobrze widzimy. Poświęcony od tyłu, bo pięknie w tych ramach wygląda tą aurela nad jego głową. Tak witamy też ujka Kazimierza Kuchtę. Dobrze, że jeszcze są z nami. Witajcie! Wróble! Ja tam dyrektora od razu poznał, bo my kochani, wy go nie widzicie, to tak powiem artystycznie. Jest tam poświęcony od tyłu. A Czesław się u tego fryzjera CEO? Także taką aureolkę nad jego głową jest, aby chciał namalować tego, może właśnie w tej formie ująć. Nasi ostomieni, przejdziemy teraz do konkretnych spraw. Jako pierwszą grupę widzimy grupa kolędnicza z Turoniem. Śmignianie ze Śmigna przyjechali do nas z gminy Lisiej Góry, powiat Tarnów. A oni działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lisiej Górze. No a kierownikiem jest pan Edward Kędzierski. Grupa kolędnicza z Turoniem, Śmignianie ze Śmigna. Długo czekali, długo wzdychali, aż niebo rozgorzało. Piekło zawarte, niebo otwarte, słowo ciałem się stało. Stój! Zawitał Pan Jezus w okolędzie, czego zwyczaj tego wszędzie. Myśmy też zawitali, by gospodarz wstali, kolonki poszukali, nie dużej, nie małej, na jaką was stać. Na głos! Gdzież tam u nas? A no pięć raz się, jako, łysko, wersku,
Bądźmy dla Boga i drugich braków. Gwałtu, gwałtu, niebo gole! Cały świat zajął się bratowie. Trzeba wstać się i czym prędzej uciekać. Wszak idzie o zdrowie. Jeśli nie staniecie, wszyscy powiniecie. Precz, daję niego! Gwałtu, chodźmy! Gdzie bracia? Gdzie chcecie? Aby dał go, bo to zostawię. Zaczekajmy jedną chwilę, może wszystko lepiej zrozumieć. Słuchajcie, bracia, bo to się naszego Bartosza starego spytajmy, co to. Chodź, wam, bracia. No, czekajcie. Ale chodź. Mój Bartosu, ty no lepiej możesz wiedzieć, boś ty cwek stary. Oj, stary, ja stary. Wiem, żeś mądry, bo za młodu chodziłeś z tablicą. Oj, chodziłem ja z tablicą. Więc jako rozumny, powiedz nam ty sumny, co to takiego? Poczekajcie, bracia, poczekajcie, poczekajcie, niech człowiek no trochę lepiej to miarkuje. Pójdź wam, bracia, trochę bliżej, gdzie się nie po cześci połyskuje. Już wiem, co to znaczy. Tak jest nie inaczej, jakowo mówi. Słyszeliście, jak to dawno temu w raju Ewa wdała się w rozwodę z mężem. A no, słyszeli. No tak. Przekroczyła zakaz boski zjadanym z tym mężem. Tak było. Dobrze, Godo. Jabłko zjadła sama, łobyskiem jadama poczęstowała. Prawda, prawda. No. Za to powodu przekrył męża. Wygnął z raju jadama i Ewę jego żonę. Lecz Bóg łaska, jako stwórca, zlitował się nad ludzką niedolą i deklarował zesłać syna swojego na zbawienie świata Abraka. Tak. Może i nie, ale twoja nie ma. Już ty śniebie, banku prostak, że ty jeszcze nie rozumiesz tego, choć jawieni dość wyraźnie powiadają, że narodzonego Pana, który stąpił z nieba, szukać wam go trzeba w Betlejem, ludzkim, bracia. Pójdźmy, bracia, do Betlejem! Ale tego maleńkiego wcale go nie rozumiem! Gdzie?
pieniądze tu nauczę, jak się z przodu, jak się z tyłu do mnogu wymówce. O, mało cię nie szybko kończę, zresztą co to robisz tu? Dziadu! Coś tam mnie na tam wysłała, tu. Ale kto ciebie kupi? A nie ze mną, z bydlem cię. No i co to jeszcze, no? A co, bydle, bo ojca mą. O, każdy chłop ma ojca, jeszcze jak na tam idzie, pokaż mi tej ojca. Ja ci tu miałem. Dziego żadnej ojca, tu nie ma kawałka i ojca, gdzie to trochę? Gdzie są ojca, gdzie? Czy tu? Zapomniałem, chłopo i ojca przy sobie. Chłopaniak zapakowała właśnie. Aha, ty potem już prasówkę robił, czy jajka strzelał? Rywcia, czy go to wygląda na jajca? A ty nie powiedz! Piękne jajce! A to jest jajca, to u mnie koło mnie, czy jajca znosi się jajka? Spierdzielu, cebulo! Nie wiem, co ty go sprzedać tu! Takie piękne jajce! A ty mnie go powiedz, co ty więcej masz, bo te jajce na nic się nie nadaje. Rzuć! Wygle mi zostało! Aha! Z Jezus nikt nie będzie! Siedział go, był młody, a on się uszczy na każdym kroku. Drugór, han jeden ząb, nim oczy zabylę. Rano jeszcze nie on. A na dole wszystkie blokowane. Śpisza robota, widzę, roba bukowiny, hajwaj. A chłupa z domu mu siadła. A żeby on go był chociaż koi. Oj, no to ja bym poprowował rywcia. Czy jak się bydle dobrze będzie dojść, to ty go będziesz chciał, hajwaj. Ja widzę, bo jej uśmiechu, że się jej podoba. Wydę. Zdaje się mlinko. Chłopie! Opowiadaj! Zamiast to dojka, od mojej jojka. Tak rozwaska często ci razy na dzień doi. Siosiu, teraz to mlinko nie poszarne, bo jest fajne. No jeszcze nie wiem, co ja coś zrobił, blikość wylął. Syn miał, teraz pojadę do tego. Co? Ty, jak ty mnie o mieście mówisz, to może ja go popróbuję, żeby się go na nim jechać dało, to ja go kupię. Życie, ty na nim nawet do Izraela dojedzie. A, to się pokaże, nastąp się. Gdzie ja... Życie! No i co? A jak żeś ty się od? A skąd ty go wiesz, w którą stronę ja chcę jechać? To twoje starcie. Cztery, sześć, osiem... Będzie, jeszcze dół! A teraz jak